Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj będziemy robić kotlety mielone z pieczarkami i z cebulką. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim! Dzisiaj będziemy robić zwykłe mielone kotlety. Tutaj mam dwie cebulki, jajko, pieczarki, mięsko mielone, łopatka zawsze biorę, bo szynki nie wiem dlaczego, ale mi nie smakuje, bo są za suche. I dwa chlebki tutaj namoczymy sobie. Zrobimy coś takiego, wstawiamy te chlebki i dodamy wody, najpierw żeby chlebki nam się namoczyły i w taki sposób niech nam się moczy chleby. Teraz my bierzemy, potrzebujemy jedną cebulki, ale my nie dajemy całą, tylko damy tu cebulkę do środka. Włączamy swoją patelnię, dodajemy troszeczkę oleju i będziemy smażyć pół cebulkę do mięska w środek, tak? Kroimy właśnie tak drobno. Drobno pokroimy i do smażenia ma się zrumienić nasza cebulka, wtedy ostygnąć i będziemy dawać do środka do mięska. Posolić na patelnię cebulę i będziemy smażyć. Tymczasem jak nam cebulka się smaży, to kroimy sobie, przygotowujemy cebulkę z pieczarkami. Będziemy smażyć. Chcę sobie przygotować, pokroić właśnie na pół i właśnie takim sposobem cebulkę nam tutaj pokroić. Wtedy pokroimy pieczarki. I wtedy, no jak usmażymy mielone, będziemy później smażyć cebulkę z pieczarkami i dodajemy wtedy mielony. I tak parę minut razem będziemy smażyć, żeby był taki idealny smak mielonego z cebulką i z pieczarkami. Ale kotlety mielone robimy zwykle. Umyję tackę i wracam. Teraz sobie przygotowujemy pieczareczki. Pieczarki kroimy w taki sposób. Po prostu na całe części. I wszystkie pieczarki właśnie tak kroimy. Solimy. Dodajemy pieprzu do cebulki. I słuchajcie kochani, na koniec dodajemy cukier i dodajemy właśnie taką łyżeczkę cukru i ten cukier ma się krystalizować. Dodaje idealnego smaku ten cukier. Wyłączamy, jak się cukier nam krystalizuje, wyłączamy i niech ostygnie, wtedy dodajemy to do mielonego. Ostygła nam już nasza cebulka. Dajemy wszystko tak, jak jest, z olejem. Ten krystalizowany i ten cukier wszystko nam rzucamy do mięska. Teraz do tego dodajemy nasz chlebek, który już ścisnęła od wody. Dodajemy pieprz. Dodajemy sól. Dodajemy troszeczkę takie właśnie do mięsa, daję pół łyżeczki, proszę, tak. I wbijamy jajeczko i będziemy mieszać nasze mielone. I mieszamy ładnie. Lekko spróbować, czy trzeba dodać sól, czy pieprz jeszcze do smaku, jak lubicie. Ładnie wymieszać. Teraz mielone mamy dobrze wymieszać. Tu wzięłam taką miseczkę z wodą i sobie będziemy właśnie dzielić nasze. Ja robię takie mielone właśnie. I takie nie za duże, nie za małe, po prostu najpierw podzielimy. A wtedy będziemy w mąkę i kształtować.
bo nasze mielone nie będą w tartej bułce. My robimy w mące. Trochę nam tych mielonych wyszło. I idę umyć rączki. I wracam do Was. Teraz włączamy sobie patelnię. Ja mam na 7, mam elektrycznej i oleju nagrzewamy. Nagrzewamy mocniej. I będziemy nasze mięsko właśnie panierować. Zobaczcie, jakie mięciutkie. Będziemy robić w mące. Żadne jajko już nie będziemy robić, tylko będziemy robić w mące. I w taki sposób będą nasze kotleciki. Zobaczcie, jakie one będą usmażone, ładne. I takie kotlety ja robię mielone. Troszkę się nagrzeje. Już jest nagrzanej i wszystkie kotleciki właśnie robimy w taki sposób. Spróbujcie takim sposobem, naprawdę jest idealny smak. Gdy jeszcze my zrobimy wieczareczki, do tego cebulka i lekko przysmażymy do 4 minut razem. Chcę Wam powiedzieć jeszcze jedno, żeby kotlety były dobre, trzeba dwa razy obsmażyć z dwóch stron. I teraz my swoje robimy na jedną stronę i wtedy my jeszcze raz przełożymy ich na po minucie z dwie strony. Wtedy będą kotlety bardzo dobre. To ja dołożyłam, ale za słabo. I wracamy jeszcze raz nasze mielone. Tak po minutce i wtedy będziemy z drugą stronę i będziemy wyjmować. I teraz przewracamy ostatni raz i zobaczcie, jak wygląda. I nasze kotleciki wyciągamy, dokładamy te, które jeszcze nie mamy wstawione. Te, które jeszcze chyba nie upiekły, teraz na drugą stronę. To jest słabo. I dokładamy te, które nam zostały. Nasze mielone już usmażone, teraz my bierzemy, nalewamy olej i będziemy smażyć cebulkę. Nasze półtora cebulkę i smażymy ich do czarnego koloru, żeby ładnie nam się zrumieniła ta cebulka. Cebulka nam ładnie się zrumieniła, dajemy pieczareczki do cebulki i smażymy razem. Dajemy soli i pieprzu. Przykrywamy przykrywką i smażymy. Na koniec dodajemy czerwonej papryki. Troszeczkę popelku i cytrynki. I rzucamy nasze kotleciki. Żeby przyjęły ten smak i przykrywamy.
na 3 minutki i wyłączamy nasze kotleciki z pieczarkami i z cebulką. I nasze mielone kotlety podaję z buraczkami, ziemniaczki i ogórek kiszony. Jak Wam się podobają moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.